Dziękujmy Bogu za to, że daje nam świadomość, abyśmy się ratowali na tej ziemi, tak? Bo bez tej świadomości to byśmy sobie tutaj kręcili się koło tych różnych rzeczy i absorbowani stale różnymi rzeczami, byśmy nie przygotowali się na spotkanie z Panem. Jak dobrze, kiedy Słowo Boże mówi, baczcie, pilnujcie się, czuwajcie, uważajcie. I chociaż żyjemy tu na ziemi i władca świata ciemności wszelkimi sposobami kombinuje, jak nas podejść, aby zmienić nam sposób myślenia, to dla mnie i dla Ciebie musi to być sprawą priorytetową, aby Słowo Boże nami kierowało, by Słowo Boże do nas docierało, żeby ono było wpisywane w nasze serca i żebyśmy z powodu tego Słowa właśnie podejmowali dane decyzje, żeby tak jak Izraelita miał zakon i według zakonu miał postępować, tak my żeby w duchowym wymiarze żyć każdym słowem, które od Boga pochodzi, żeby poznawać prawdę, która daje wolność, swobodę, żeby kosztować z tej swobody i doświadczać, że to jest coś pięknego, co Pan uczynił, ponieważ sami wiemy, jak przyjemnie nam jest, jeżeli coś cennego uczyniliśmy dla kogoś i ten ktoś korzysta z tego, prawda? Nie schował sobie gdzieś. Wiecie, że nawet jak głupio wygląda, że ktoś ma Biblię, ona jest zakurzona na przykład. Przykro wygląda, że takie potężne przesłanie gdzieś stoi zakurzone na półce, a gdzieś jest odkurzane wszystko, oczyszczone wokół, żeby nie było wstydu. Jakby ktoś przyszedł, że jakieś naczynie brudne czy coś, a tu Biblia zakurzona i nie jest to aż tak straszne. Świadczy to o tym, że człowiek właśnie najcenniejszą rzecz w swoim domu zaniedbuje. Że odstawiona ona nie wniesie tego, co mogłaby wnieść, gdyby była w rękach czytana i rozważana i człowiek by się zastanawiał nad tym słowem. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale 27 i 28 wierszu czytamy: a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak jest postanowione ludziom. Są przypadki, że gdzieś tam ludzie z jakiejś tam śmierć kliniczną wpadają, ale to nadal jeszcze nie jest martwy człowiek. Gdzieś mógł Łazarza Pan wzbudzić z martwych. Ale w postanowieniu Bożym jest człowiek raz umiera, a potem sąd. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I teraz, jak bardzo ważne jest, na kogo my czekamy. Czy na jakiegoś Jezusa, czy na Jezusa, którego miłujemy. Bo to jest ważne. Bo jeśli na jakiegoś Jezusa, to my niezbyt uważnie czekamy na Niego. Wtedy diabłu jest bardzo łatwo w miarę odwrócić uwagę. To na to, to na to. I człowiek stale mówi, no wiesz, no nie mam czasu po prostu na te rzeczy. No jestem tak zagoniony. Ten świat tak jakoś gna po prostu, że nie mam czasu normalnie, żeby zająć się tym i tym i tym. I tak diabeł się troszczy o to. Tak samo jak Izrael był w Egipcie i Faraon troszczył się, żeby oni nie mieli czasu myśleć o jakiejś wolności czy o czymś. Niech ganiają, niech załatwiają, niech robią po prostu. Ale jeśli miłujemy Pana, to my jesteśmy w stanie jeść suchy chleb i popijać wodą, ale nie stracić czasu, aby się przygotować na spotkanie z Nim. Wiecie, każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że wchodzisz do czyjegoś domu i może ten dom wyglądać w jakiś tam zasobny sposób, ale nie znajdujesz tam miłości ani radości,
ani ciepła. To jest to nędzny dom w sumie. Meble nie są w stanie zastąpić człowieka, tego, jaki on jest, w jaki sposób przyjmie cię ten człowiek, w jaki sposób potraktuje ciebie. A więc my, którzy oczekujemy Pana, miłując dzień Jego powrotu, pilnujemy się, żeby być przygotowani. Uczymy się, poznajemy, wyciągamy wnioski. Nie wchodzimy w to, co niepotrzebne jest nam w tym przygotowywaniu się. Zaś czynimy to, co jest potrzebne, aby się przygotować. Jeśli człowiek jest swobodny w miłości do Chrystusa, raczej nie ma kłopotów z tym człowiekiem. Ten człowiek jest otwarty na wszelkie działania Pana w tym człowieku. Jeżeli zaś gdzieś niknie miłość, człowiek zaczyna rozsądzać, czy to warto, czy warto. I zaczyna się już wtedy pojawiać wskaźnik, a w sumie tamten tego nie robi, tamta też tego nie robi i też żyją i mienią się chrześcijanami. To może ja też nie muszę tego robić, nie muszę w ten sposób funkcjonować i żyć jak żyłem. Może przesadzałem z tym wszystkim w jakiś sposób. I to można tak, jak ogół to robi, po prostu zająć się swoimi sprawami i zostać na swoich sprawach. I też będzie dobrze przecież. Jeśli miłujemy Pana, to naprawdę jesteśmy innymi ludźmi. Inaczej funkcjonujemy tutaj. Zupełnie inaczej wygląda życie. Wtedy są właśnie takie sytuacje, które są bardzo przyjemne, bardzo ciepłe, bardzo przyjemne. Takie na przykład jak nasz powrót z Irlandii przez Anglię, kiedy Rafał przyjechał i przywiózł wiele rzeczy, chcąc nas też jeszcze ugościć herbatą, kawą. Milenka przygotowała jakieś produkty, a odległość nie była 150 metrów, tylko trochę dalej. Trochę trzeba było przejechać do tego lotniska, więc to są miłe, okazujące, że komuś zależy na tym Panu i na wyrożeniu, bo przecież jak pokażemy, że Pana miłujemy? No mamy braci i siostry do najlepszego pokazania naszej miłości do Pana, bo jak Panu zaniesiemy do nieba herbatę albo kawę? No jak? Ale możemy mu zanieść tą kawę i herbatę, czy coś dając to bratu, czy siostrze w potrzebie. I to jest właśnie to, o czym mówi Jezus. Jeśli mi miłujesz, to będziesz czynić dobro temu bratu, tej siostrze. Pokonasz przeciwność, wstaniesz wcześniej, albo nie wyśpisz się i wyruszysz po nocy, no jakkolwiek, nie będziesz patrzeć na to, ile cię to kosztuje, ale sprawi ci to przyjemność, jeśli przyjemność mają ci, którzy należą do Pana, więc miejcie staranie jedne o drugich, a najprędzej o domowników wiary. I takich sytuacji mamy w Kościele więcej. To one pokazują, że miłujemy Jezusa. I diabeł chce to zatrzymać. Potem ten ktoś może jest w podobnej sytuacji i ludzie nie zwrócą na to w ogóle uwagi. I człowiek sobie pomyśli, się wychylam po prostu chyba. Wszyscy inaczej się zachowują, siedzą sobie w domku, zajmują się swoimi sprawami, są też zadowolonymi chrześcijanami. Może po prostu ja przesadzam z tym wszystkim. Słowo Boże mówi bardzo prosto, dając, nie spodziewaj się zwrotu, ale dobrze, kiedy to otrzymasz w inny sposób, od kogoś innego. Niech Bóg zmienia nas, bo to jest odmieniony umysł, inny sposób myślenia. I gdy tylko widzimy dobro Chrystusowe w nas, to nas posila i pokrzepia. Wtedy doznajemy pokrzepienia i mówimy, Kościół naprawdę jest na ziemi. Kościół jest rzeczywiście na ziemi. Zobaczcie naprawdę, że jest wiele pięknych rzeczy, które się dzieją między nami. I tu widać tą miłość do Jezusa, to pragnienie. Są rzeczy oczyszczane dalej, ale widzimy, że Pan wykonuje wspaniałą pracę. Postanowione jest nam raz umrzeć.
nie wiemy kiedy, a więc swobodnie wykorzystujemy możliwości i czas, żeby wykonać to zadanie. Już Chrystus nie przyjdzie z powodu grzechu. On przyjdzie ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują, którzy umiłowali dzień Jego powrotu, którzy chcą żyć. I to jest piękne, że nie jest to martwe miejsce, w którym tylko odbywamy akt religijny i idziemy do domu, każdy do swego. Że Pan uczy nas kłaść życie jeden dla drugiego, żeby była z tego korzyść. Bo to jest naprawdę korzyść. Po to przyszedł Jezus, On pierwszy położył życie za nas i powiedział, że Jego przyjaciółmi są ci, którzy będą Go w tym naśladować, którzy będą gotowi kłaść życie za innych. To znaczy oddać swój czas, może zdrowie, swoje może zadowolenie w jakimś działaniu, żeby Pan był przez to uczczony, uwielbiony. Którzy nie dadzą się udomowić, ponieważ są nie do udomowienia, są zbyt wolni, żeby się dać zamknąć. Pan uwolnił jak ptaki, które lubią latać raczej niż zamknięte siedzieć w klatce, chociaż pięknie może ozdobiony, ale ograniczającej możliwości. A więc mamy piękne Boże Słowo. Postanowione jest człowiekowi z powodu naszych grzechów umrzeć. A potem sąd. I my za życia chcemy zdążyć, że kiedy staniemy przed Panem, to żebyśmy byli czyści, należący do Niego. Dlatego, że wierzymy, że wróci. Wiara to nie są uczucia. Wiara to jest taki jak motor, który uruchomiony kieruje cię w kierunku spotkania z Panem w taki sposób, żebyś wykorzystał czy wykorzystała ten czas ziemskiego życia. Widzieliśmy wiele w swoim życiu poświęcających się braci i sióstr. Ale pamiętajmy, to jest do końca, aż wróci Pan. To nie jest na 5 lat, a potem, dobra, następni do roboty. To jest do końca żyjesz w ten sposób. Jezus żył tak do końca. A więc do końca służymy, do końca jesteśmy otwarci na to, żeby Pan był przez to uwielbiony. To jest bardzo ważna rzecz. Bo jeśli człowiek usiądzie i zatrzyma się, po jakimś czasie zobaczysz tego człowieka z powrotem w swoich grzechach. Jak człowiek zatrzyma się w służbie, na pewno diabeł zatroszczy się o to, żeby człowiek z powrotem wrócił do starych rzeczy. A więc Chrystus nie przyjdzie, żeby znowuż oczyszczać z grzechu, żeby znowuż przekonać człowieka o grzechu. Nie, Jezus wróci po tych, którzy przekonani dali swoje życie, aby ono mogło być gotowe na spotkanie z Nim. My nie kupujemy sobie wieczności. Ona już jest wykupiona w Chrystusie. Ale właśnie te sprawiedliwe uczynki świętych są tą szatą weselną, którą Kościół jest przyobleczony, idąc na wesele. Tych uczynków nie osiągniesz tylko mówieniem. Te uczynki muszą być uczynkami. Mateusza w 24 rozdziale, 26 do 31 wiersza czytamy: gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone.
Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Pan Jezus mówi, że kiedy On wróci, to On wróci tak samo widzialnie, jak odchodził widzialnie. Nie gdzieś po kryjomu, że gdzieś tam jest, ale nie było widać, jak wrócił. Wszyscy zobaczą Jego powrót. Bezbożni też. Bo jedni będą szczęśliwi, przemienieni, unoszeni Mu naprzeciw, a drudzy będą wołać do gór i pagórków: przykryjcie nas, gdyż wrócił ten, którego nie chcieliśmy uznać, któremu nie chcieliśmy służyć, o którym myśleliśmy, że pewnie nie wróci. Ujrzą go i będą biadać wszystkie plemiona ziemi. A więc widzimy, że Pan Jezus mówi do nas: wróci po tych, którzy go oczekują. Wróci w sposób widzialny. Jeśli ktokolwiek będzie mówił, że gdzieś Jezus się pojawił, gdzieś tam w takim czy innym miejscu, nie wierz w to. Twoje własne oczy będą oglądać dzień powrotu Twojego umiłowanego. Twoje szczęście i Twoje codzienne życie wróci po Ciebie, abyś mógł z tym, dla którego żyjesz tu na ziemi, całą wieczność. Dlatego człowiek, który należy do Pana, nie liczy czasu z Panem, ponieważ ten czas już jest cały z Panem. To nie jest parę godzin dziennie spędzam z Bogiem. Z Bogiem już spędzam całe swoje życie. A więc Pan Jezus mówi, w jaki sposób On będzie wracać. I mówi kiedy. Ale mówi, że wróci w sposób widzialny, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości co do tego. Zajaśnieje, jak błyskawica, będzie pełna światłość, pełna jasność. W Łukasza 17, rozdziale 22 do 36 czytamy: rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. Przecież wiemy, że to już nie będzie nam w ogóle potrzebne. Jeśli człowiek będzie wracał, to znaczy, że serce jego jest przy rzeczach, a nie przy Panu. Że człowiek ma swoje upodobane rzeczy, które są cenniejsze od Jezusa. Więc Jezus mówi: nie wracaj, bo wtedy zginiesz po prostu. Jeżeli wrócisz, to już nie będzie dla ciebie powrotu Pana. A kto będzie na polu podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Jezus wyraźnie mówi o doświadczeniu, jakie będzie towarzyszyć Jego przyjściu.
wielkie doświadczenie dla wielu ludzi, którzy nie należeli do Pana codziennie, żeby ich życie było przygotowane na spotkanie z Panem. Wielka tragedia tych ludzi. Pamiętamy to, Pan, na głupich i mądrych. Nie przygotowały się. Nie wykorzystały czasu. Coś absorbowało, coś zajmowało. Zabrakło serca, by czynić dobro i nie ustawać. Człowiek zamknął się w sobie, zasklepił się gdzieś i przestał widzieć, że jest częścią organizmu, ciałem, ciała Chrystusa Jezusa. Ale ci, którzy to widzą, mają nieustannie pracę Ducha Świętego w sobie czynioną. To Duch Święty przekonuje o tym, żeby się przygotowywać na spotkanie z Panem i On prowadzi w taki sposób, aby się przygotować. Kogo Duch Boży prowadzi, ten jest dzieckiem Bożym. Duch Boży prowadzi do spotkania z oblubieńcem. To Duch Boży wskazuje, napomina, objawia, ujawnia to, co potrzebne. Naszą radością musi być Chrystus. Jeżeli by Chrystus wracał i my byśmy zobaczyli, wraca Pan, a jeszcze byśmy sobie pomyśleli, a w domu mam taki bardzo, bardzo, bardzo tak lubiłem tą rzecz, to przecież i to jest ostatni moment, gdzie można stracić wieczność. Ale to nie jest to, że ten człowiek był przygotowanym. Ten człowiek miał coś cenniejszego od Chrystusa. Wiecie, co się w głowie nieraz człowiekowi dzieje? Za czym ludzie nieraz biegają, kiedy ich życie jest zagrożone? Kiedyś już dawno oglądałem jakiś taki program, gdzie w Stanach Zjednoczonych tornado przeszło. Jakaś osoba opowiadała, już dokładnie nie pamiętam, ale opowiadała, tu się wszystko już waliło, ona chyba sprawdzała, jaką fryzurę ma. No głowie, to siedzi w głowie, to jest tak silne, że nieraz człowiek w zagrożeniu, to jest silniejsze nawet od zagrożenia. I o tym mówi Pan, jeżeli w twojej głowie siedzi to i masz takie coś cenniejsze od Chrystusa, to cię odciągnie, to ci zabierze wieczność. Jeśli zgodzisz się na to, żeby z twojego życia umykał Chrystus, ale te rzeczy nie mogą umknąć, to te rzeczy zgubią cię. W 1 Piotra, w 1 rozdziale od 3 do 9 wiersza czytamy: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Nieustannie to samo. Nigdy Pan nie będzie najcenniejszy, jeśli nie będziemy widzieć wartości Jego dla nas. Jego wartość przewyższa wszystko. Ale jeśli my tego nie widzimy, to diabeł jest w stanie nas odciągnąć od Chrystusa przemijającymi rzeczami. Jeśli człowiek nie widzi, że szedł do Gehenny, a Jezus przyszedł i dał możliwość, aby iść do wiecznej radości, to tego człowieka diabeł na pewno pociągnie w cokolwiek, nie ma znaczenia. Nawet miłość własną, kręcenie się koło siebie samego czy siebie samej, penetrowanie stale tego swojego namiociku i kręcenie się koło niego, który i tak się w proch rozleci. Ale człowiek to ma takie bożki różne, które przecież z prochu powstały też. Rozumiecie, to się dzieje w naszej głowie. Te myśli, którymi diabeł skupia człowieka uwagę na czym innym, na kimś innym niż Chrystus. To jest właśnie
sposoby diabła, żeby zwodzić ludzi. I w chwili doświadczenia człowiek zawsze reaguje właśnie w ten sposób. Jego uwaga zawsze biegnie tam, gdzie jego myśli były. Widzicie, gdyby paliło się w domu i gdy masz w domu jakieś odłożone pieniądze, zbierałeś czy zbierałaś ileś czasu i zaczyna się palić dom i masz Biblię i te pieniądze, to sobie możesz pomyśleć, gdzie pobiegniesz. W tej Biblii masz zapiski, masz to, co ci Bóg dawał. Dopisywałeś to, co poruszało twoje serce. Znaczyłeś sobie z tego dnia, chwała ci Boże za to, chwała ci Boże za to. Pali się. Gdzie biegniesz? Tam, gdzie jest twoje serce, biegniesz. Jeśli serce jest ze Słowem Bożym, to te zapiski z Bogiem razem są cenniejsze od ciebie, od wszystkiego i weźmiesz tą Biblię i będziesz szczęśliwy, że się uratował, nie licząc po ludzku, co się tam spaliło w tym domu. Bo to jest w głowie i w sercu. Rozumiecie, to nie jest tak, że człowiek wtedy zaczyna się zastanawiać. Nie, no człowiek impulsywnie robi to. Ale tak dobrze jest codziennie cenić sobie Boże Słowo. Mieć to za skarb i inaczej nie będziesz umieć myśleć, jak tylko, że to jest cenniejsze od wszystkiego w twoim domu. Najcenniejsze, bo to jest skarb z nieba. To Jezus, Jego słowa są tu zapisane. Słowa od Ojca, proroków. Wspaniałe. I jeszcze to, że razem z tym Bogiem przechodziłeś przez to doświadczenie. Widzicie, to jest tak z człowiekiem, że można sobie kupić nową Biblię i człowiek ma gdzieś już kartki naderwane czy inne rzeczy i mógłby już sobie zamienić tą Biblię, ale szkoda człowiekowi jest zamieniać tą Biblię. Nieraz musi sobie dopisać, bo już gdzieś jest coś już naruszone. Bo te zapiski, które z Panem żeś razem robił, one są, ileż razy mogą ci pomóc czy skierować w tym kierunku. To świadectwo doświadczenia z Bogiem. Niech Pan pomaga nam, to objawienie się Jezusa Chrystusa, które jest coraz bliżej. Ludzie coraz częściej szukają już antychrysta. Kto to jest ten antychryst? Patrzą po ludziach, próbując wykryć, kto to jest tym człowiekiem. My nie musimy szukać antychrysta, mamy szukać Pana Jezusa Chrystusa i przygotowywać się na to, by być zawsze gotowymi spotkać się z Nim w czysty sposób. Jeszcze z pierwszego listu Jana, 2 rozdział 28 wiersza. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi i jesteśmy. Dlatego świat nie zna nas, iż Onego nie zna. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Niech Bóg napełnia nas tym. Pamiętajmy, piękne rzeczy, które Bóg dał, czy daje nam czynić swojej wielkiej miłości, to są świadectwa, że jesteśmy przygotowywani na spotkanie z najbardziej hojnym oblubieńcem, bo On dał wszystko, Tobie i mi, abyśmy mogli być bogaci w Nim, aby niczego nam nie brakowało. Pamiętajmy, Jezus Chrystus jest cenniejszym dla mnie i dla Ciebie ponad wszystko tu na ziemi, włącznie z nami samymi. Jeśli tak jest, to jest to w porządku, bo wtedy ocena sytuacji i wydarzeń
dzieje się poprzez to, kim jest dla mnie i dla Ciebie Jezus Chrystus. Jeżeli zaś nie jest najważniejszym, diabeł Cię na pewno czym nie oszuka. Nie ma opcji, żeby nie oszukał. On wie, co człowiek jeszcze może trzyma. Niech Bóg nam pomoże to, żeby pozostało w nas czujni, trzeźwi, przygotowani. Dzień Pański będzie widoczny. To nie będzie w tajemnicy. Jezus nigdzie nie przyjdzie w ukryciu, w tajemnicy. Przyjdzie widocznym na całej ziemi. Cała ziemia będzie widziała powrót Pana Jezusa Chrystusa. Tylko że jedni, obyśmy byli wśród tych, będą szczęśliwi, zadowoleni, ponieważ przygotowali się. Byli wolni, należąc do Pana. Drudzy będą przerażeni, bo już nie będzie czasu na to, żeby cokolwiek zmienić w tej sytuacji. Dlatego wykorzystujmy dni, chociaż są złe, chociaż są trudne. Wykorzystujmy je i chwała Bogu za to, że Bóg kładzie nam to. I widać, jak pracuje Duch Boży pośród nas. I widać, jak ten kierunek jest nadawany. To znaczy, że Bóg naprawdę jest miłością. Tylko miłość może mieć tyle cierpliwości do nas, żebyśmy my jeszcze się wahali, co jest cenniejsze dla nas. To trzeba mieć cierpliwość, prawda? Jeżeli ktoś daje to, co najcenniejsze, a człowiek się jeszcze waha, czy to może być najcenniejsze, Panie? Czy Twój Syn jest najcenniejszy, czy może jest coś jeszcze cenniejszego? To miłość tylko może mieć tyle cierpliwości, żeby to znieść. I dzięki Bogu za to. Niech Pan będzie z Tobą i ze mną w tych doświadczeniach. Pamiętajmy, to nie jest dzień niewidzialny. Każde oko go ujrzy. Przyjdzie w sposób, tak jak wraca władca całej ziemi, władca wszystkiego. W sposób jawny, wraz ze wszystkimi swoimi aniołami, w chwale, w świetle przewyższającym światło słońca. To zblednie, wszystko zblednie przy chwale powracającego naszego Chrystusa. Niech miłość do Niego rozlewa się w sercu moim i Twoim i ta miłość niech powoduje, że my sobie będziemy braćmi, siostrami, nawzajem budującymi się, wspierającymi, otwartymi na wszelkie możliwości nowego życia w nowym Królestwie Jezusa Chrystusa. Tam wszystko jest wspólne. W Królestwie Jezusa nic nie jest prywatne. Prywatne jest tylko tu, ziemskie. Dlatego wspólna jest radość, wspólna miłość, wspólna łagodność, wspólna cierpliwość, wspólne niesienie sobie pomocy nam. Wszystko jest wspólne dla chwały tego, który dał nam to, abyśmy mogli to używać z wielką ufnością i radością, ciesząc się tym. Pamiętajmy, to jest bitwa. Jeżeli gdzieś doznajesz, że nie jest to łatwo, to potrzeba Pana, bo On jest na to gotowy, żeby to było proste, żeby to było otwarte i łatwo, żeby Ci było czynić dobro. Amen.